Manko, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie omawiali po raz pierwszy coś innego niż Tibie. Mianowicie zajmiemy się Once Human. Na ten moment mam ograne około 80 godzin w tą grę i myślę, że tutaj mogę już się śmiało wypowiedzieć o niej, bo myślę, że jakbym po pierwszych kilku godzinach zaczął ją recenzować, no to wyszły same superlatywy, więc teraz mogę już po prostu obiektywnie do tego podejść i po prostu coś o niej opowiedzieć. Jest tego tak dużo, że sobie taki, powiedzmy, mały dokumencik zrobiłem z takimi najważniejszymi rzeczami co do niej, bo jakby no jest tego naprawdę mega, mega dużo. Ogólnie generalnie gra na duży plus. Natomiast tak, ma też swoje minusy, żeby właśnie nie było, po jakby tych kilkudziesięciu godzinach niektóre rzeczy stają się upierdliwe i właśnie sobie za chwilę przeanalizujemy co i jak. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o plusy tej gierki, to klimat. Jeżeli chodzi o klimat, ktoś lubi, nie wiem, Stranger Things, ktoś lubi post-apo gierki, generalnie taki mroczny klimat, trochę creepy, ale osadzony w ładnym świecie, z dobrą grafiką, to generalnie mega polecam właśnie tą gierkę. Sama gra to typowy survival, także kwestia gatheringu, kwestia craftingu i rzeczy, które typowo definiują survival, to są tutaj wręcz się wylewają, tak jak robienie broni, zbieranie, kraftowanie amunicji, jedzenia, wody, także wszystko jakby jest w tej grze to, co być powinno. Oczywiście oprócz samego gdzieś tam zbieractwa dochodzi jeszcze kombat. Sam kombat nie jest toporny, jest dość przyjemny, natomiast skalowanie w tej gierce mobów nie jest w sumie jakieś straszne. Jakby nie wiem, czy to gdzieś kwestia tego, że po prostu tyle godzin siedziałem i tak dalej, jakby wszystkie dungeony, wszystkie monolity, to jest coś, co jakby znajdziemy w tej gierce. Silosy i monolity to są tak zwane dungeony. One mają tryby normal, tryby hard i tryby pro. Tryby pro będą dopiero dostępne za dwa niecałe dni. I wtedy zobaczymy, czy faktycznie da radę zrobić coś solo. Bo na ten moment tak, wszystkie dungeony jestem w stanie zrobić solo. Jakby nawet nie dostając jakiegoś super damage'a, czy po prostu nie dodżując zbytnio ataków przeciwników. To, co jeszcze mi się podoba w tej gierce, to w miarę duży realizm, czyli powiedzmy, jeżeli gdzieś biegniemy, no to wiadomo, spada nam szybciej stamina, przez co jakby szybciej nam spada nawodnienie, musimy więcej pić. Jedzenie, jeżeli chodzi o jedzenie, no to również musimy jeść, jeżeli zjemy coś słonego, wysuszonego, no to automatycznie obniża nam się wskaźnik tego, że chce, że jakby napojenia, nawodnienia, także znowu musimy się napić. Są oczywiście jakby przepisy na bardziej skomplikowane potrawy, które jakby również dropimy z dungeonów, czy czyszcząc po prostu miejsca. Na kolejny plus do tej gierki to cinematiki. Jakby zdecydowanie, jeżeli wchodzimy na dungeony, to co teraz tutaj widzicie, jakby dla mnie klasa. Trzymają klimat, gdzieś tam słuchawki, noc, ciemno, naprawdę idzie się w to wczuć. Nie jest to zbyt cukierkowe, jest naprawdę fajnie zrobione. Kolejnym plusem, no to budowanie swojej bazy, tak? Budujemy swoje terytorium, mamy tak zwane memetiki. To są punkty, które zdobywamy za level, za łapanie jakby stworków i tak dalej. I je jakby wydajemy w drzewku, które po prostu odblokowuje nam coraz to lepsze możliwości, czy to budowania, czy to amunicji. No jest tego naprawdę cała masa. Oprawa audio również tutaj zasługuje na duży plus, w zależności od tego, co robimy, gdzie jesteśmy, jakby ona się zmienia na bardziej, mniej mroczną. I tutaj zdecydowanie również duży plusik. No i jedno z ważniejszych w sumie, chyba to, co jakby najbardziej gdzieś tam nas graczy interesuje, jest to gra free to play. Jeżeli chodzi o jakby pierwsze podrygi po becie, jakby pierwszego oficjala, moim zdaniem po zagraniu 2 tygodni, zaraz zaczyna się trzeci, jest po prostu naprawdę bardzo dobrze.
Gdzieś myślałem, że będzie to bardzo mocno pobugowana, pogliczowana gra, którą po prostu ktoś tam sobie wyrzucił. Tak, o, i jakby gdzieś tam o nią nie dba, ale są patche w miarę regularnie, więc też jest naprawiane to, co gdzieś tam jest pobugowane. Ale żeby za dużo gdzieś tam nie słodzić, no to są też minusy tej gierki. Minusem moim zdaniem przede wszystkim jest gdzieś optymalizacja. Nie mam jakiegoś super słabego sprzętu. No oczywiście wiadomo, nie jest to gdzieś tam RTX 4090, czy nie wiadomo jaka karta. Po prostu śmigam sobie na 3060 Ti, ale czuję, że jakby gra czasami potrafi gdzieś się przyciąć, jak jest za dużo animacji i po prostu na przykład wywalić, nie? Także to z minusów. Minusem oczywiście też no są bugi, nie można powiedzieć, że nie. Powiedzmy, mamy generatory prądu. Ja taki generator stworzyłem sobie wodny. Także no jak sama nazwa mówi, musi stać w wodzie, tak? Kołowrotek się powiedzmy kręci, no i to wytwarza nam elektryczność. Natomiast ostatnio się spotkałem z czymś takim, że taki generator sobie chodzi powiedzmy jeden dzień, a później nagle nic z tego, nic owego przestaje. No i musimy wejść w tryb budowania, rozwalić go. Jak go rozwalimy, to później mamy męczenia się z tym, żeby go postawić znowu w jakimś miejscu z wodą i może się uda za 50. razem załapać. Także jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z Once Human i myślicie nad tym, jaki generator prądu sobie postawić, to na pewno nie Hydro. Przynajmniej nie, dopóki tego nie naprawią. Gra oczywiście ma też jakieś bugi graficzne, glitche, czyli no powiedzmy jestem w domu, tak? Respię się i nagle w moim domu, gdzie nie powinno być trawy, jest masa trawy, której no jakby nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, ani jej wyciąć i no nic, po prostu nic nie jesteśmy w stanie z nią zrobić. Musimy albo się przelogować, albo gdzieś pójść w inne miejsce, wrócić i mieć nadzieję, że już jej nie będzie. Gra posiada również system jakby takiej gildii, teamu, Hive to się nazywa. Jeżeli chodzi o nomenklaturę gry, no to mamy Hive. W Hive może być, z tego co pamiętam, do 8 osób. Wszyscy, którzy są w Hive, mogą się przenosić do swoich domów. Jeżeli nadacie odpowiednie uprawnienia, to również wasi koledzy mogą wam pomóc budować chałupę czy podpierdolić surowce. Ale to już zależy, jakich macie znajomych. No i tutaj przejdę jakby do kolejnej upierdliwej rzeczy, czyli powiedzmy znajoma pomagała mi budować chałupę, bo mój zmysł architekta jest absolutnie na poziomie ziemniaka, więc poprosiłem ją, żeby mi wybudowała chałupkę jakąś ładną. No i tak jak u siebie jesteście, możecie wejść w tak zwany fly mode i jakby z góry, z boku, no przenikać przez ściany, wszystko budować. Tak, jeżeli ktoś wam pomaga budować, nie ma tego fly mode'a, także musi sobie pomagać ręcznie robić rzeczy. No i tutaj jakby jest to na pewno na duży minus, bo nie wszystko się spasowuje ze sobą, czasami tak jakbyśmy chcieli. Czasami robi się na odwrót, czasami robi się w ogóle w innym miejscu. Więc to też do dopracowania sam system budowania u kogoś, a nawet swój własny. Kolejnym minusem jest jakby obciążenie serwerów. Jest coś takiego jak Warprime. Jest to event jakby globalny, który się odpala, jest on do 40 osób. Natomiast jakby mogą tam gracze ze wszystkich światów, bo jest świat, powiedzmy macie serwer, serwer jest podzielony na światy. Na moim jest 10, nie wiem czy gdzieś jest więcej, czy gdzieś jest mniej. I przy takim świecie, jakby przy takim evencie wszyscy lądujecie jakby w jednym miejscu. Jakby to jest po prostu, wszyscy łączycie te światy na tym Warprime'ie. I wczoraj robiąc takiego Warprime'a przy chyba niecałych 20 osobach, gdzieś były tak gigantyczne lagi, że powiedzmy jak biłem z RPGa, to on zanim przeładował potrafił 10 razy wkładać po prostu do wyrzutni nabój i no było to strasznie upierdliwe. I to już nie pierwszy raz na takim Warprime'ie się to jakby spotyka, także to też do dopracowania. System zwierzaków jeszcze jest, tak, system zwierzaków jest w ogóle mega fajny, jakby robiąc dungeony, czy chociażby eksplorując mapy gdzieś w jakichś miastach, macie takie kółeczka ze zwierzaczkiem w środku.
Każdy zwierzaczek odpowiada za coś innego. Są trzy kategorie takich zwierzaczków. Jest territory, czyli jakby robią coś związanego w waszej chałupie. Czyli powiedzmy, mam kota, taki kot sobie chodzi po chałupie, jeżeli ja idę spać, to jakby bardziej odnawia mi się mój mind control, w sensie psycha. O, może tak, bo potrafi psycha siąść w tej grze. Zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, patrzymy na zombiaki, jesteśmy ich za blisko lub stoimy w jakiejś radioaktywnej mazi. Są do craftingu, czyli one robią rzeczy, które później pozwalają nam wykraftować specjalne itemki. No i są do kombatu, czyli takie, które pomagają nam w walce. Każdy oczywiście ma swoje miejsce, musimy im wybudować taki specjalny szklany pojemnik. Tam je wkładamy i później macie pokazane, co jest potrzebne, żeby jakby rósł im humor dostatecznie szybko. Więc to też fajna sprawa. Tutaj macie przykład króliczka, słodkiego króliczka z nożem, który po prostu kuruje nam zwierzęta. Dzięki temu mamy pod naszą nieobecność dostawę mięsa i skóry. Także ogólnie podsumowując, Someone's Human dla mnie jest to mega klimatyczny survival, który właśnie miesza elementy horroru, przygody, jakby tutaj mega, mega dobrze to wyszło. Czekam koniecznie na kolejne update'y i zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Ja jestem pełen nadziei do tej gry, z tym, że no jakby samego kontentu jest naprawdę dużo, ale czekanie na kolejny phase, bo jakby sam tydzień w grze to jest face. Takich face'ów jest 5 i każdy odblokowuje, powiedzmy, część mapy plus dodatkowo nowe dungeony czy po prostu nowe aktywności, nowe questy poboczne i tak dalej. I teraz, będąc w oczekiwaniu na czwarty face, jakby pierwszy był ok, odblokowywał coś, drugi coś odblokowywał, natomiast trzeci jakby odblokował tylko hard mode w dungeonach i nic więcej, ani żadnego elementu mapy i tak dalej, a to jednak cały tydzień grania. Więc no wiadomo, jakby już teraz te hard mode'y robione są solo, tam w 4 minuty, to jakby żadne wyzwanie. Dlatego gdzieś mocno czekam na kolejny update, kolejny sezon, żeby po prostu zobaczyć, co nowego nam dadzą. Przy piątym wszystkie fejsy podzielone są na 6 części. Po szóstym następuje reset jakby całego sezonu i zaczyna się od nowa. Są rzeczy, które przechodzą i są rzeczy, które nie przechodzą do nowego sezonu. Większość jednak przechodzi, natomiast wiadomo, level i tak dalej nie. Co dokładnie przejdzie, jest opisane normalnie w grze na właśnie w kategorii Phase, sezon info, i tam jest pokazane, co przechodzi, co nie. Jakby osobiście jeszcze po prostu no nie było tak, żeby cały sezon się skończył, więc nie wiem dokładnie, jak to działa. Bo wiem, że część można przerzucić sobie na prywatną wyspę, tak zwany Eternal Land. Ale co tam dokładnie przechodzi, to nie mam pojęcia. Wyjdzie w praniu. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja, opis gdzieś wyszły dość dobrze. Jeżeli jakieś pytania czy poradniki, jeżeli chodzi o Once Human, napiszcie w komentarzach, a chętnie zrobię kolejny filmik dotyczący już danej jakby kategorii grze. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Yo!